Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację kolejnego, już tracę rachubę którego, narzędzia, które umożliwia osobom niewidomym rozpoznawanie obrazów, opisywanie tychże obrazów na różnego rodzaju grafikach, zdjęciach. Jednak to narzędzie różni się od pozostałych łatwością użycia. Jak ono działa? Wystarczy skorzystać z jednego gestu, takiego, który sobie przypiszecie, aby na urządzeniu mobilnym wykonać ten gest. Wykonuje się wtedy zrzut ekranu, który wysyłany jest do narzędzia ChatGPT, gdzie z wykorzystaniem już tutaj ChatGPT w wersji 4.0 rozpoznawany jest obraz i w odpowiedzi otrzymujecie opis danej grafiki. Możecie oczywiście dopytywać o szczegóły, co się znajduje na tej grafice. Nic nie trzeba udostępniać, jeden gest załatwia sprawę. Oczywiście nie ja jestem autorem tego rozwiązania, tylko Aaron Ramirez opisywał to rozwiązanie w serwisie AppleVis. Możecie stamtąd sobie pobrać skrót, ale też skrót, który dzisiaj Wam demonstruję, ja pozwoliłem sobie spolszczyć, bo założyłem, że część z Was może nie chcieć korzystać ze skrótu w języku angielskim. I taki skrót wraz z opisami, jak skonfigurować go sobie, wszystkie linki znajdziecie zarówno w mojej szufladzie, jak i w opisie do tego nagrania. Jak to działa? Tak jak wspomniałem, wykonujemy zrzut ekranu i możemy dopytywać o szczegóły. Kiedy nam to może być przydatne? W najróżniejszych sytuacjach, najczęściej wtedy, gdy ktoś odwołuje się do grafiki. Ja z taką sytuacją najczęściej mam do czynienia w mediach społecznościowych, gdzie na przykład na Twitterze, czy obecnie X, w serwisie X, ktoś pisze: o, zobaczcie, co sądzicie, i wrzuca grafikę oczywiście bez tekstu alternatywnego. I w takiej sytuacji ja sięgam po mój magiczny gest. I co się wtedy dzieje? Zobaczcie, ja otwieram teraz Twittera i mam tutaj wpis Patryka Olszanowskiego. Ja go sobie otwieram. To jest zupełnie losowa osoba, nie znam człowieka. Wyświetlił mi się przed chwilą jego tweet. I co my tu mamy? Jak brzmi wpis? Obserwuj. Więcej akcji. Spłonę w piekle czaszka. Spłonę w piekle i czaszka. Nowo, obrazek. No i do tego oczywiście jest obrazek, który nie jest w żaden sposób opisany. Ja sugestie tutaj wpisów stukam w dzienniku. Pionowo, obrazek. Czekajcie, powiadomienie. Okay. Bo mi tu sugestia wyskoczyła. Obrazek. Już zamykamy. Spłonę w pionowo, dobra. Obrazek. I mam obrazek, ja go sobie pionowo, powiększam, obrazek. Stukam w niego dwukrotnie wielki palcem, X, żeby zdjęcie się otworzył na cały ekran. I teraz korzystam z mojego gestu. Ja sobie tutaj przypisałem gest czterokrotnego stuknięcia dwoma zdjęcie palcami, więc stukam sobie raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, bo mi się uruchomił YouTube. Co konkretnie interesuje Cię na tym obrazie? To pole nie jest obowiązkowe. I teraz pojawia się pytanie, co konkretnie interesuje Cię na tym obrazie? To już jest pytanie ze skrótu, jest to informacja u góry gotowe ekranu mniej przycisk więcej. Gotowe, przycisk. My możemy tutaj albo wpisać, przycisk, co nas interesuje, edycja, tekst, ale ponieważ jeszcze nie wiemy, co tam jest, no to możemy od razu kliknąć przycisk. Przycisk. Gotowe. Gotowe, przycisk. W tym momencie screen, który został wykonany, tak jak wspomniałem wcześniej, wysyłany jest na serwer ChatGPT, rozpoznawany i już otrzymaliśmy odpowiedź. Ten dźwięk to sygnalizuje. Mamy informację, ile kosztowała ta operacja. Obrazek przedstawia dwie sceny. W górnej części widzimy dwa różowe świnie na tle niebieskiego nieba i brązowej ziemi. Większa świnia, wyglądająca na zdenerwowaną, mówi do mniejszej świnki: twój ojciec się w grobie przewraca. W dolnej części obrazka widzimy hot doga na grillu, co sugeruje, że ojciec małej świnki został przetworzony na kiełbasę. Obok grilla znajdują się żółta i czerwona butelka z przyprawami oraz szczypce. No wiemy już, dlaczego, skąd się wziął taki, a nie inny komentarz do wpisu. Został nam opisany bardzo dokładnie komiks, który znajdował się na grafice. Anuluj, przycisk. Ja myślałem, że to będzie jakieś zdjęcie, a tutaj mamy dokładny anuluj opis. Oczywiście możemy wykorzystywać ten gest w najróżniejszych sytuacjach, nie tylko jak ktoś nie opisuje tekstem alternatywnym zdjęć, ale też i tutaj przykład właśnie. Orientacja pozioma, YouTube, otwarcie wideo, odpaliłem przycisk, YouTube'a, mamy tutaj nagranie jednego z moich filmików i ja też tutaj stuknę sobie ten gest, raz, dwa, trzy, cztery. YouTube Short Cuts, pole tekstowe, co konkretnie tak interesuje Cię na tym obrazie, nic mnie to pole nie jest obowiązkowe. Nie anuluj, gotowe, przycisk, daję gotowe, gotowe, przycisk. Wysyłany jest zrzut do ChatGPT i zobaczymy, co chat mi odpowie.
Na obrazie widzimy z deskrypcją co stwierdza. Na obrazie widzimy zrzut ekranu z filmu na YouTube. Na górze ekranu znajduje się tytuł filmu bitiba.pl, czyli sklep zoologiczny w twoim telefonie oraz nazwa kanału Piotr Witek Moja Szuflada.pl. Obok tytułu znajdują się emotikony psa i kota. W tym widoczne są fragmenty strony internetowej sklepu zoologicznego, na której można zobaczyć produkty marki Rinti, takie jak Rinti Hicku, małe patyczki do rzucia oraz Rinti Sensible Snacki Insect Beaks, owady. Ceny produktów są podane w złotych, NP od 17 zł. I 80 groszy. Wyobraźcie na dole sobie, ekranu znajduje się pasek postępu filmu, możecie sobie który pokazuje, zatrzymać że film ten opis, dotykając z dwoma palcami ekranu. Wyobraźcie sobie, że oglądacie jakiś film na YouTubie, jakiś film instruktażowy, albo ktoś coś opisuje, pokazuje, demonstruje, ale nie opisuje tego, co właśnie robi. I wy chcecie dowiedzieć się, co tam jest na ekranie, wtedy wystarczy zatrzymać odtwarzanie tego nagrania, wykonać gest, o którym wspomniałem, dostać opis, a jeśli ten opis nie będzie was satysfakcjonował, wystarczy wtedy na pole edycyjne tutaj wejść. Na obrazie anuluj. OK. Przycisk. Kliknąć sobie OK. OK. Pole tekstowe. Edycja. Tekst. Punkt. O co jeszcze chcesz zapytać? Aby zakończyć skrót, naciśnij przycisk anuluj. I tutaj mamy podpowiedź, że możemy jeszcze o coś dopytać, jeśli kliknęliśmy OK. Pole tekstowe, edycja, T, punkt wstawiania na końcu. Dobra, ja tutaj sobie wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, orientacja poziom, kropki 4.6. I napiszmy... wielkie C, wielkie, wielkie P, opisz. I, S, Z, spacja, P, A, T, Y, C, Z, K, I. Opisz patyczki i wykonuję gest taki klasyczny, dwa palce w prawo, czyli Enter, tak jakbym na iMessage wysyłał wiadomość. Orientacja pozioma, przycisk. Oczywiście, gdybyście kliknęli przycisk gotowe, to tak samo ta wiadomość zostałaby wysłana do czata GPT. I mamy odpowiedź. Patyczki Rinti Hicku, małe patyczki. This response jest jeden. Patyczki Rinti Hicku, małe patyczki do rzucia widoczne na obrazie są zapakowane w prostokątne opakowanie. Opakowanie jest głównie w kolorze pomarańczowym z niebieskim paskiem u góry, na którym znajduje się nazwa produktu Hicku. Na opakowaniu widnieje również obrazek przedstawiający patyczki do rzucia oraz zdjęcie psa, co sugeruje, że produkt jest przeznaczony dla psów. Patyczki wyglądają na cienkie i długie, przypominające kształtem małe pałeczki. Okej, okay, to możemy jeszcze anuluj, o coś dopytać. Przycisk, okej, okay, przycisk. Klikam przycisk OK. Tekstowe, edycja, tekst. O co jeszcze chcesz zapytać? Aby za pole tekstowe, edycja, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, i orientacja dopytajmy pozioma, trybek, przykład, kropki, 4, A, K, I, E, J, spacja, jaki? R, A, S, Y, spacja, raz, P, I, E, S, spacja, pies. J, E, E, T, spacja, N, A, spacja, na, O, P, A, K, O, W, A, N, I, U. Znak zapytania, orientacja pozioma, przycisk. No i zobaczymy, co nam odpowie. Na opakowaniu Rinti Hicku małe patyczki do rzucia widoczny jest obrazek psa. Pies na opakowaniu ma białą sierść z brązowymi plamami, co sugeruje, że może to być Jack Russell Terrier. Jest to mała rasa psa, znana z energicznego i żywiołowego charakteru. No więc wiemy, że to prawdopodobnie jest Jack Russell Terrier. W ten sposób możecie dopytywać o szczegóły. Nieważne, czy zrobicie sobie stop klatkę na YouTubie, czy przeglądacie media społecznościowe, jest to niezwykle przydatny gest. Według mnie jest to jeden z najlepszych dotychczas sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji, no bo po prostu nie musimy niczego nigdzie udostępniać, tylko wykonujemy właśnie kilka stuknięć. Możecie sobie przypisać do tego dowolny gest. Ja ze swojej strony bardzo zachęcam. Przypominam, że opis, jak tego dokonać, znajdziecie pod linkami na mojej szufladzie i tutaj pod nagraniem na YouTubie. Oczywiście pamiętajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zasubskrybowaniu kanału. Polecajcie go znajomym, tym, którzy jeszcze kanału nie zasubskrybowali, bo co dwa tygodnie wpadnie wam na skrzynkę powiadomienie wtedy, że pojawiła się jakaś nowość ze świata technologii, dostępności. Więc warto subskrybować kanał. Ja ze swojej strony dzisiaj bardzo wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.